Jeden dom, jedna owczarnia, jedno zgromadzenie, jeden kościół. Paweł w liście do Efezjan, to już słyszeliśmy z drugiego rozdziału, a w piątym rozdziale on pisze tak. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka. Ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Często mówimy tak, że miejsce Izraela i Kościoła w Bożym planie zbawienia. Dzisiaj jednym z najważniejszych tematów, które nurtują wierzących ludzi, to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Izraela oraz powołanie i miejsce Izraela i Kościoła w Bożym planie zbawienia. Wiele biblijnych pojęć, takich jak Kościół, Chrystus, zbawienie, łaska, sprawiedliwość, i moglibyśmy tutaj jeszcze dalej wymieniać, czekają, aby przywrócić im prawdziwy biblijny sens. Zbawienie pochodzi od Żydów. Powiedział nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, jak rozmawiał z Samarytanką, pamiętacie? Zbawienie podchodzi od Żydów, dlatego że oni wiedzą, jak czcić Boga w duchu i w prawdzie. Pamiętacie, Jezus mówił do nich, że wy czcicie to, co wy nie wiecie jak. A oni wiedzą. I dlatego chcę jeszcze tutaj, jak dalej, żebyśmy wiedzieli jedną rzecz, gdy chodzi o Żydów. To nie jest tak, że oni wierzą w fałszywego Boga. Mówię o tych religijnych, którzy wierzą w Boga. Możemy powiedzieć, że ich wiara nie jest kompletna. Może mają poznanie nie 100%, a może 30, 40, 60. Tak samo nasza wiara nie jest, nasze poznanie nie jest pełne, czy nie jest kompletne. Jezus powiedział, zbawienie pochodzi od Żydów, dlatego że oni wiedzą, jak czcić Boga w duchu i w prawdzie. Oczywiście myślę o Żydach, których Jezus nazywa, że są Żydami. W objawieniu świętego Jana, pamiętacie, w trzecim rozdziale, on mówi, że to jest synagoga szatana. Że to nie są Żydzi, bo to i to nie byli Żydzi. W tej jakby definicji Żydzi to są, to jak Paweł pisze, to są ci, którzy są obrzezani na zewnątrz i wewnątrz. To też nie jest tak, że nie Żydzi, my mówimy, mamy obrzeskę serca, teraz jesteśmy Żydami. Nie, ale ja mówię tutaj, kiedy mówię o wierzących Żydach, to mówię o tych Żydach, którzy wierzą w Mesjasza. Żebyście też, i oczywiście tacy byli też przed Chrystusem. Chociaż trudno sobie wyobrazić, żeby był ktoś przed Chrystusem. Bo nie było. Pamiętacie, jak Jezus rozmawiał z nimi i mówił, że nie masz 40 lat, a mówi, że Abrahama widziałeś? A Jezus mówi, tak, jadłem z nim. Jakbyśmy wrócili tam, jak tych trzech aniołów było, jeden był inny trochę od tych dwóch. I jedli razem z Abrahamem posiłek, który Abraham przygotował. Gdybyśmy popatrzyli do trzeciej Księgi Mojżeszowej,
Będziemy dużo czytać, dlatego powiedziałem, że będzie to, musimy się skupić, żeby, ale być tacy rozluźnieni, jak tutaj brat mówił przed, na początku. 23 rozdział, 3 Księgi Mojżeszowej, 15 do 17. I tam czytamy tak. Od następnego dnia po szabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu począsania, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni, aż do następnego dnia po 7 szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd począsania po 2 chleby, każdy z 0,2 efy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Pana. Wiemy, że Bóg nie przyjmuje ofiary z kwasem. To dlaczego w czasie święta Szawuot na obrząd począsania są 2 chleby upieczone na zakwasie i te chleby Bóg nazywa pierwocinami dla Pana. Święto Szawuot związane jest z Paschą, z wyjściem z Egiptu, a w zasadzie jest częścią tego samego wyjścia. Święto Szawuot to dzień, kiedy cały naród, który wyszedł z Egiptu i zdecydował być posłusznym Bożemu Słowu, tak, wybrali i zawarli z Bogiem przymierze, jak czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział. W drugiej czytamy tam, że albo my też mówimy, że Bóg, że są wybrani, że Bóg ich wybrał, ale mało kto wie, że oni też wybrali Boga. Tam jest powiedziane w 5 Mojżeszowej, oni powiedzieli tak do Mojżesza, że chcemy coś Bogu oświadczyć. Że spośród wszystkich bóstw i idoli, wszystkiego, co jest dla nas znane, wybieramy Ciebie, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, jako naszego Boga. I Bóg wtedy tam mówi do Mojżesza, ja też chcę im coś oświadczyć. Że spośród wszystkich narodów, które są, ja was wybieram jako królewskie kapłaństwo, naród wybrany. To jest jakby oni wybrali Boga i Bóg wybrał ich. I to nie ma tak, że jest tylko jedna strona. Czasami mamy pretensje, dlaczego Bóg wybrał ich. No ale może zacznijmy od tego, że wybierzmy Boga najpierw. Wybierzmy Jego. Idźmy za Nim, a też usłyszysz, że On Ciebie też wybrał. A więc czytamy tam, że byli posłuszni Bożemu Słowu, zostali wybrani i zawali z Bogiem przymierze. Naród dopiero co wyszedł z Egiptu, jego duchowa kondycja była bardzo słaba, jednak ten naród wybiera Boga. Dlatego myślę, że to przymierze, które oni zawarli, przymierze i to był ten pierwszy płód, czy ten te chleby upieczone na zakwasie. Dlaczego czytamy, że należy przynieść 2 chleby dla dokonania obrzędu począsania? Pamiętacie, jak oni jeszcze wychodzili z Egiptu, 16 Nisan przynoszono, potem jak już była świątynia czy przybytek, przynoszono do arcykapłana jeden snop. To był przaśny, bo on był zrywany z tych dojrzałych snop jęczmienia, z dojrzałych kłosów i przynoszono do kapłana i kapłan dokonywał nim obrzędu począsania przed Bogiem, aby zyskać upodobanie dla żniw, czyli dla tego, co będzie 50 dni potem. I to był przaśny chleb. I powiem, to nie był przypadek, że 2000 lat temu, wtedy, kiedy Jezus powstał z martwych, właśnie tego dnia, kiedy On powstał z martwych, arcykapłan miał ten snop i w świątyni począsał przed Bogiem, aby zyskać upodobanie. Paweł potem mówi o tym, że Jezus był, jest tym pierwociny. Tam pisze w liście do Koryntian, że jako pierwszy Chrystus o powstaniu z martwych, a potem ci, którzy poszli za Chrystusem, czyli którzy są Chrystusowi, którzy uwierzyli w Niego. Czyli to był pierwszy, ten snop był przaśny. Czyli on pokazywał, że bez grzechu, bez kwasu to był, pokazywał na Chrystusa. Ale 50 dni potem czytamy o 2 chlebach. Dlaczego 2, a nie 3 albo 12, tyle ile było plemion? Dlaczego 2 chleby?
z kwasem. Kwas jest symbolem grzechu. Czyli te chleby, te dwa chleby przynoszone, upieczone na zakwasie, ofiarowane przed Panem jako pierwociny, świadczą o tym, że Bóg od samego początku przewidział, upatrzył w swoim narodzie miejsce nie tylko dla synów Jakuba, ale również miejsce dla jego albo dla swojego narodu, który wybiera z pomiędzy pogan. Jak czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, wiersz 14, gdzie jest powiedziane, że spośród pogan wybiera dla imienia swego ludzi. Jeden chleb mówił, ten jeden chleb z kwasem mówił o Izraelu, dom Jakuba, czy o Izraelu, a drugi mówił o nieżydach, którzy... I to było też, to były te pierwsze plony. Chcę powiedzieć, że oni wszyscy razem są Izraelem, te dwa chleby. I wtedy, to było 50. dnia, jak oni byli na Synaju. Pamiętacie, kto wyszedł z Egiptu? Tylko Żydzi wyszli z Egiptu? Proszę? Tam czytamy, że wiele obcego narodu też z nimi poszło. A coś ciekawe, 19 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, wiersz 2 i 8, zobaczcie, tam jest napisane, i Izrael obozował, cały lud. Ten cały lud jest nazwany Izrael. Tam byli Żydzi i nie Żydzi. Obozował przy górze Synaj. Czyli to było już od samego początku, te dwa chleby na zakwasie. Jeden mówił o Izraelu, drugi mówił o nieżydach. Ja myślę, że Mojżesz i ci męcy, którzy postanowili, aby na święto Szawłot czytać Księgę Rut, wiedzieli o tym i to nie była dla nich tajemnica. A co czytamy w Księdze Rut? Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga, zawróć i ty za swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Pamiętacie, Rut była potomkiem króla Moabu, Balaka, który zaprosił kiedyś Bileama, aby przeklinał Izrael, naród, który dopiero co wyszedł z Egiptu. O tym czytamy w 4 Mojżeszowej od 22 do 24 rozdziału. I też wiadomym jest, że Moabita nie może wejść do zgromadzenia pańskiego na wieki. To jest 5 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, wiersz 4. Moabita nie może wejść do zgromadzenia pańskiego na wieki. Nie patrząc na te wszystkie przeszkody, pokora Rut i jej miłość do Boga i do jego narodu, jej wierność i stanowczość zostały zaszczycone wysoką nagrodą od Boga. Ona, Rut, nie tylko została przyjęta czy włączona w Boży naród, ale została prababcią Dawida. I ona jest też w rodowodzie Jezusa. Jest jedną z matek, pra-pra-matek Jezusa. W 2 rozdziale, w wierszu 11 i 12 Księgi Rut czytamy tak: a Boaz odpowiedział jej, mówiąc: opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. Tutaj możemy zobaczyć, że w zgromadzeniu izraelskim zawsze jest miejsce dla takich jak Rut. Czytamy o tym też w Izajasza, 56 rozdział,
Nieważne, z jakiego jesteśmy narodu. Nieważne. Bo tak mówi Pan, jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Jestem też z tym, który jest skruszony i pokornym duchem. I tu cały czas gdzieś w tle mamy te dwa chleby, które są jakby pierwociny zebrane dla Boga w dniu Pięćdziesiątnicy. Tradycyjnie uważa się, że Kościół narodził się 50. dnia po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy to na zgromadzonych tego dnia w Jerozolimie na święto Szawuot został wylany Duch Święty. O tym czytamy w całych Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale. To, że wylanie Ducha Świętego nastąpiło dokładnie w czasie świąt Szawuot, mówi nam o tym, że dla rodzącego się zgromadzenia Jezusa, Eklezja, dla Kościoła, przykazanie o dwóch chlebach przynoszone upieczonych na zakwasie jako pierwociny dla Pana powinno mieć zasadnicze znaczenie. Bo właśnie wtedy przynoszono te dwa chleby jako pierwociny dla Boga. To przykazanie dane przez Boga jest ustanowione na wiek, jak czytamy, i daje ono świadectwo o tym, że w Jego narodzie, w Bożym narodzie będą i synowie Jakuba, i wierzący z innych narodów, którzy weszli do zgromadzenia Izraela i stali się częścią Izraela. Ale ważnym jest, aby pamiętać, że aby wejść, aby stać się częścią zgromadzenia Izraela, musimy mieć pokorę i skruszony duch, taki jak miała Rut Moabitka. Aby lepiej zrozumieć sens pokornego i skruszonego ducha wierzących z nieżydów, ważne jest, abyśmy zobaczyli jeden detal w życiu Rut, który miał wpływ na dalsze jej życie, który nadał sens dla jej życia. Wiecie, jaki to był ten szczegół w jej życiu? Rut wyszła za mąż za Judejczyka. Teraz wracamy do tekstu, który czytaliśmy na samym początku. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. To jest 5 rozdział, 22-23 wiersz. Może wydawać się, że to duchowe prawo, mąż jest głową żony, które Bóg dał, mówi o uległości, o władzy męża nad żoną, czy mężczyzny nad kobietą, o subordynacji. Ale głównie chodzi tu nie tak po prostu o uległość, o władzę męża. Za tym duchowym przykazaniem stoi główny zamysł Boga o zbudowaniu Bożego pokoju, Bożego szalom na ziemi. Zamysł Boga, jak będą zbawione narody. Zamysł Boga o stworzeniu jednego, nowego człowieka z dwóch. O tym czytamy też w tym liście do Efezjan. Tam jest wcześniej, w drugim rozdziale, że z dwóch zrobił jednego. I potem Paweł dalej to mówi, mąż, żona, i potem kończy ten fragment, że to jest tajemnica. Ja to odnoszę do Chrystusa i do Kościoła. Ja w ogóle nie mówię tu o małżeństwie. Napisano, a chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. A w pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, wiersz 23-24, czytamy tak. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywać mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Biblijne zrozumienie relacji między mężczyzną, między mężem i żoną jest jednoznaczne. Po pierwsze, mąż jest głową żony. Po drugie, żona powinna być kością z kości, ciałem z ciała swojego męża. A to znaczy, że żona w pełni powinna być przesiąknięta myślami męża swojego, jego zasadami, jego wartościami duchowymi, być jedno z nim ciałem i sercem, kość z kości i całą duszą, to znaczy mieć te same uczucia co mąż, ciało z ciała.
Tak pisze już w Starym Testamencie i Paweł to też potem pisze. Przy tym należy pamiętać, że mąż też ma głowę. Zgodzicie się z tym? A kto jest głową męża? Chrystus. Mówiąc wprost, jeżeli głowa to mąż, którego głową jest Chrystus, w danym wypadku też jest żoną. Zgodzicie się? Mąż z żoną są żoną Chrystusa. Oblubienicą. Chrystus jest głową, czyli mąż ma być kością z kości, ciałem z ciała Chrystusa. A żona ma być kością z kości, ciałem z ciała męża. I potem dzieci, potem tam dalej do tego dojdziemy jeszcze, co się dalej... I potem zrozumiemy też to, co Paweł mówi, że żona zostanie zbawiona przez rodzenie. W rezultacie widzimy, że duchowym przykazaniem mąż jest głową żony nie jest dyskryminacja żony, a możliwość dla żony znaleźć zbawienie. Oczywiście, gdy żona będzie kością z kości, ciało z ciała swojego męża, a mąż będzie kością z kości, ciałem z ciała swojego męża, czyli Chrystusa. Kobieta niech się uczy w cichości, jak pisze Paweł, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Zrozumienie sensu wzajemnych relacji między mężem a żoną staje się jeszcze bardziej ważnym, gdy zrozumiemy, że te zasady pracują również w relacji między Chrystusem a Jego Kościołem. Jak również to, że w tych relacjach jest ukryta wielka tajemnica, która odnosi się do Chrystusa i do Kościoła, jak pisze Paweł. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Na początku wspomniałem o Rut i mówiliśmy o jednym ważnym detalu w jej życiu, który na pierwszy rzut oka nie był tak ważny, a jednak to zmieniło całe jej życie ku lepszemu. Zaraz do niej wrócimy, ale najpierw kilka słów o zrozumieniu zwrotu Chrystus i Kościół. Chrystus to Boży Syn, Chrystus to Boże Słowo, z którego wychodzi Boże Prawo. Tym Słowem Bóg stworzył ten świat, tym Słowem Bóg będzie sądzić ten świat. On przyszedł na ten świat, aby zbawić swój lud od grzechów ich. Chrystus, Syn Boga Żywego, On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało wszystko stworzone, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowanie, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On też jest głową ciała Kościoła. Tak pisze Paweł, to mówimy o Chrystusie. On jest kamieniem węgielnym, jak pisze Paweł do Efezjan, 2 rozdział, wiersz 20, w fundamencie Kościoła. Kamieniem, z którego wypływało prawo Mojżesza. Pamiętacie, jak Paweł pisze do Koryntian, że kiedy oni szli przez pustynię, napój duchowy, który pili i pokarm duchowy, który jedli, to Paweł co mówi? To był Chrystus. I mówi o skale, która im towarzyszyła na pustyni, to był Chrystus. Jaki duchowy napój oni na pustyni pili? Co pili na pustyni? I jaki duchowy pokarm spożywali? Co oni jedli na pustyni? Manna to był fizyczny pokarm. Woda to był fizyczny napój. Paweł mówi o duchowym pokarmie i o duchowym napoju. Co było duchowym pokarmem? Prawo. Prawo, które dostali na pustyni. Paweł mówi, to był Chrystus. To był Chrystus. Pamiętacie, jak Jezus rozmawiał z uczonymi w piśmie? Mówił tak, co myślicie o Mesjaszu? Uczniów się pytał, co myślicie o mnie? Pamiętacie, inni mówi, że jesteś Eliaszem, że Janem Chrzcicielem, inni mówi, że prorokiem, a Piotr mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus powiedział, Piotrze, to nie ciało i rozum ci to objawiło, tylko ojciec ci to objawił. Dostałeś objawienie.
I tak jest z nawróceniem. Każdy z nas, kto się nawrócił, musiał mieć objawienie od Boga. Nie ma tak, że ktoś sam. Do każdego musiało przyjść objawienie, że zrozumiałeś, że Jezus jest Mesjaszem. Zresztą tak jest w liście Jana napisane. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, z Boga się narodził. Ale do uczonych w Piśmie Jezus nie mówi, co myślicie o nim, o mnie, bo on wiedział, co oni o nim myślą. Tylko mówi, co myślicie o Chrystusie, o Mesjaszu. I co oni mu powiedzieli? Mówi, czyim jest synem. Oni mu powiedzieli, że jest Dawida. Jest potomkiem Dawida. A Jezus mówi, tak? To dlaczego Dawid powiedział, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. I coś ciekawe, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że potem bali się już go o cokolwiek pytać. Dlaczego? Od tego czasu już więcej Jezusa o nic nie pytali. On powiedział, że Mesjasz, że Jezus im powiedział, że on nie tylko jest synem, potomkiem Dawida. Ale Dawid o nim powiedział, o tym swoim potomku, że rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. Czyli to jest mowa o Panu, czyli o Bogu, który powiedział do Mesjasza, żeby siadł po prawicy mojej. I dlaczego Żydzi się bali go pytać? Wiecie dlaczego? W piątej księdze Mojżeszowej jest napisane, co jest po prawicy Boga. Tam jest powiedziane, prawo wychodzące z ognia. Trawiące. Prawo wychodzące z ognia. I Paweł, kiedy mówi, że ten kamień, czy ta skała, która towarzyszyła im na pustyni, to był Chrystus. Kamień, z którego wypływało prawo Mojżesza, pili z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. To jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, pierwsze 4 wiersze. Kościół to duchowe zgromadzenie ludzi wierzących w Boga jedynego i w Jego Słowo Syna Bożego. To jest Kościół, to jest Boże zgromadzenie. Ludzi mających objawienie od Boga o tym, kim jest Mesjasz, kim jest Chrystus. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza, co Jezus mówił do Piotra, że w 16 rozdziale, że Ojciec ci objawił. To jest Kościół, to jest duchowe zgromadzenie ludzi wierzących w Boga jedynego i w Jego Słowo. Ludzi, Kościół to są zgromadzenie ludzi, którzy mają objawienie, że Jezus jest Mesjaszem. To zgromadzenie ludzi składa się z wierzących Żydów i z wierzących Greków, i z Żydów i nieżydów. To są te dwa chleby, o których zaczynaliśmy mówić na początku. Paweł nazywa Kościół świątynia Pana, społeczność izraelska, ciało Chrystusa. Mówiliśmy, że Rut wyszła za mąż za Judejczyka, za Żyda. I oczywiście jako rezultat stała się kością z kości i ciałem z ciała swojego męża. Weszła w społeczność izraelską i została prababcią króla Dawida. Niektórzy Żydzi mówią, że ona zrobiła giur, czy konwersję, że przeszła na judaizm. A coś ciekawe, że wszędzie, gdzie w Biblii o niej czytamy, nigdy nie czytamy Rut Żydówka. Czytamy Rut Moabitka. Rut Moabitka. I dla Boga było ważne, aby to podkreślić, że nie Żydzi też są częścią, są włączeni w to Boże zgromadzenie. A jak to się stało? To się zaczęło nie, że ona Boaza poznała, zaczęło się wcześniej od jej wyboru. Pamiętacie, jak ona rozmawiała z Noemi? Powiedziała, twój lud, mój lud, twój Bóg, mój Bóg, gdzie ty umrzesz, ja umrę. I ona była prababcią Dawida. Jej siostra Orpa, pamiętacie, ona wróciła do Moabu i Orpa była prababcią, wiecie kogo? Goliata. Potem oni się spotkali, tych dwóch prawnuków. Zawsze jest tak, jak co innego się rodzi, kiedy odchodzisz od Boga, a co innego się rodzi, kiedy jesteś z Bogiem. Weszła w społeczność izraelską i została, jak już powiedziałem, prababcią króla Dawida. Możemy powiedzieć, że Rut wybrała być żoną Judejczyka, swojego męża. I kiedy myślę o mężu, ale w tym jakby prawdziwym, biblijnym znaczeniu. Bo dzisiaj, jak mówi mąż czy żona, to jest trochę mamy te skrzywienie.
ale ja chcę, abyśmy patrzyli tak jak Biblia, kiedy mówi, że ma być ciałem z ciała, kość z kości, a mąż, którego głową jest Chrystus, ma być też ciałem z ciała, kością z kości z Chrystusa. Czyli jest przesiąknięty Chrystusem i to potem z Niego ona przesiąka też Nim. Oczywiście to jest jak Paweł pisze tam dalej, każdy musi mieć osobistą wiarę, bo to samo tak też nie działa. A więc Rut wybrała być żoną Judejczyka, swojego męża w tym prawdziwym znaczeniu, zrozumienia tego słowa żona i też mąż. W odróżnieniu od drugiej synowej, Noemi Orpy, która po śmierci swojego męża wróciła do swojego narodu i do bogów swojego narodu, jak czytamy w pierwszym rozdziale Księdze Rut. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że jest wielkim błogosławieństwem dla kobiety wejść w swoje przeznaczenie, być żoną, oczywiście jeszcze raz powiem, w tym biblijnym zrozumieniu sensu tego słowa. Apostoł Paweł bardzo dobrze opisał sens wymagań, których oczekuje się od żony i też od męża. Kobieta niech się uczy i w cichości będzie w uległości, a oczywiście to samo dotyczy, bo żoną jest przed Chrystusem mąż. To znaczy on się też uczy i w cichości jest uległy Chrystusowi. To jest tak, my możemy oczekiwać. Ja pamiętam, jak ja się żeniłem i mój... To był ojczym mojej żony. On nie był za dobry dla swojej, czyli dla mojej teściowej. I pamiętam, jak moja mama przyjechała. Moja mama, prosta kobieta, już zmarła w czerwcu. Miała 88 lat, ale wtedy, jak przyjechała do Warszawy na to były w 78 roku, przyjechała na ślub i słyszałem, jak on rozmawiał do mamy i mówi tak, wiesz co, że jakby skarżył się na swoją żonę i mówi, słuchaj, że Sara mówiła do Abrahama panie, do swojego męża. A ona, widzisz, jak ona do mnie mówi. Ja słucham, co moja mama odpowie. A mama prosto, tak jak prosta kobieta, mówi, Alek, bądź Abrahamem. Bądź Abrahamem. I tu mówimy o, kiedy mówię o żonie i o mężu, o tych relacjach, to mówię o tych standardach, które mamy tutaj. To nie jest o ucisku, o wyzysku, o jakichś nadużyciach czy wypaczeniach. Tak jak teraz rozumiemy, te wymagania rozszerzają się, dotyczą również na oblubienicę Chrystusa. Ma uczyć się w cichości i w pełnej uległości, bo Paweł to porównuje. Ja to odnoszę do Chrystusa i do Kościoła. Paweł nie mówi głównie o relacjach między mężem a żoną. Paweł uczył o Kościele. Ja to odnoszę do to się rozchodzi na oblubienicę Chrystusa. Rzecz jest nie tylko w relacjach narzeczonej ze swym narzeczonym. Tutaj jest jeszcze wielka tajemnica, która odnosi się do Chrystusa i do Kościoła, jak pisze Paweł. To, jakie powinno być wzajemne odnoszenie się, wzajemne relacje między Kościołem a Chrystusem, nie jest wielką tajemnicą. O tym pisał Paweł bardzo jasno, napisał w 5 rozdziale listu do Efezjan. Umiłował Kościół, wydał zań samego siebie, czyli to Paweł to opisuje, o miłości Chrystusa, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Dlaczego jednak apostoł Paweł mówi, że gdy chodzi o wzajemne relacje męża i żony, o których jest napisane, a tych dwoje będzie jednym ciałem, tajemnica to wielka, gdy chodzi o relacje Chrystus-Kościół. I to mówi nam o ważności tego, co kryje się w tym słowie tajemnica to wielka. Dlatego opuści człowiek ojca, złączy się i tam potem dalej pisze, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Zanim zaczniemy zajmować, i to będzie to, o tym zaczniemy się na następnej sesji, tą wielką tajemnicą, musimy utwierdzić się w zrozumieniu tego, że dla kobiety zostać żoną to jest wielkie błogosławieństwo. W tym czytamy tutaj żoną
Judejczyka, ale mi nie chodzi teraz, że wszystkie Polki mają wychodzić za Żydów, albo nie, tutaj tu czytamy o innym wymiarze. Oczywiście w biblijnym znaczeniu żony, gdy mąż jest głową żony, a żona kością z kości, jego ciałem z jego ciała. I też w biblijnym zrozumieniu tego Judejczyka, o którym mówiłem na samym początku. W żydowskiej tradycji jest takie określenie sprawiedliwy w pierwszym pokoleniu. Jest tutaj mowa o żonach patriarchów, które zostały wzięte z pogańskich środowisk, mimo to stały się dostojnymi żonami swoich mężów. O tych żonach w przekonaniu można powiedzieć, że one stały się kością z kości i ciałem z ciała swoich mężów. A głównym świadectwem tego znajdowania się w tej nowej naturze, w naturze swego męża, są dzieci, które one rodziły swoim mężom, dzieci, które chodziły drogami swojego ojca. I to nie jest tak, że będziemy dalej mówili. W efekcie tego, jak mówi Paweł, żona znajduje ratunek. To jest tak samo, jak było z Rut, tak było, mówimy tutaj o przyjściu Mesjasza. Oczywiście, jeszcze chcę powiedzieć na samym początku, żeby nie było wątpliwości, jak tutaj niektórzy myślą. Bez ofiary Chrystusa nie ma zbawienia. Nie ma. Ale to wszystko, o czym tu mówię, chcę, żebyśmy mogli zrozumieć, jakie są relacje między Kościołem a Chrystusem, jakie są relacje w zgromadzeniu. Tutaj jest, że dzieci chodzą drogami swojego ojca i to jest, a w efekcie tego, jak mówi Paweł, znajdują zbawienie, lecz dostąpi zbawienie, jak pisze Paweł. Popatrzmy na niektóre fragmenty z Biblii, które potwierdzają tę prawdę. Wiemy, że Noe był sprawiedliwym mężem w swoim pokoleniu. O Noem czytamy, że był sprawiedliwym mężem w swoim pokoleniu. Był jedynym, który wybrał zbawienie i zobaczył nową ziemię po potopie. Jego żona, jego dzieci też. Ale to on wybrał. Był jedyny, który wybrał zbawienie. Nawet jak jest ten tekst, który mówi, Bóg mówi do Noego, lech lecha, zrób coś, mówi Noe, zrób coś dla siebie. To samo potem mówi Bóg, jak powołał Abrahama, wyjdź dla siebie. Noe mógł nie zrobić. Bóg mówi, Noe, zrób coś dla siebie. I pierwsza rzecz, najlepszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić dla siebie, wiecie jaka jest? Pozwolić, aby Bóg ciebie zbawił. Pozwolić, aby Bóg ciebie zbawił. To jest pierwsza rzecz. I gdyby Noe nie posłuchał, byśmy dzisiaj tutaj nie rozmawiali. Cały ówczesny świat zostałby zniszczony, ale Noe posłuchał. Przy tym wszyscy zakładają jako zasadę, że żona i dzieci Noego też wybrały to zbawienie, chociaż z nauczania Jezusa wiemy, że to nie jest regułą, że tak zawsze się dzieje. Pamiętacie, Jezus mówi, wspomnijcie żonę Lota. Ona nie wybrała, nie poszła za drogą swojego męża i zginęła. Wiemy, że Noe budował 120 lat arkę i żona jego będąc z córek synów Kainowych. Mimo to dała radę stać się kością z kości i ciało z ciała swojego męża i pomogła jemu w budowie arki. Ona podtrzymywała swojego męża we wierze, mimo kpin ze strony wszystkich, którzy ich otaczali. A głównie urodziła Sema, o którym napisano, błogosławiony niech będzie Bóg, Pan Bóg Sema. To jest 9 rozdział, wiersz 26. Drugi przykład to żony Jakuba, które urodziły mu 12 synów. Wiemy, że one były córkami Labana, o którym nic dobrego powiedzieć się nie da, nawet gdyby się chciało. Nie da się nic dobrego o Labanie powiedzieć. A jednak przez swoją pokorę znajdują się stały się kością z kości, ciało z ciała swoich mężów, czy swojego męża. Stały się pramatkami żydowskiego narodu. Trzeci przykład, o którym dokładnie będziemy mówili trochę później, to żona Józefa, Asenat, córka kapłana
z on, głównego kapłana słońca z Egiptu. Pierwsza Mojżeszowa, 41 rozdział. Ta kobieta, nie patrząc na swoje pogańskie pochodzenie, nie tylko stała się kością z kości, ciałem z ciała swojego męża, ale urodziła Józefowi dwóch synów, Menasesa i Efraima, o których Jakub powiedział, że będą jego synami na równi jak Ruben i Symeon. Patrząc na te przykłady wzajemnych relacji męża i żony tych z pierwszego pokolenia, dodając do tego to, co mówiliśmy o Rut, to myślę, że możemy spróbować powiedzieć, że żony z poganek poprzez to, że poszły za stylem życia swoich mężów, odnalazły prawdziwego Boga i zostały zbawione. To jest ten sens, który mówi kością z kości, ciałem z ciała swojego męża. A teraz jak pokrótce porozmawialiśmy, jakim błogosławieństwem jest dla żony być kością z kości, ciałem z ciała swojego męża, jeszcze raz chcę powiedzieć, wtedy, kiedy mąż jest kością z kości, ciałem z ciała swojej głowy, którym jest Chrystus, Mesjasz. Mówiliśmy, że te relacje rozszerzają się, albo też dotyczą Chrystusa i Kościoła.